Dzień dobry, dzień dobry. Witam w Kurniku Kazika w piątek, piąteczek, piątunio. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz pogadam wam trochę o tym, czy w związku z nadchodzącą zimą trzeba ocieplać kurniki. To będzie taki główny temat dzisiejszego odcinka. Czy moje kurniki są ocieplone? Odpowiadając na to pytanie, odpowiem tak. Moje kurniki są ocieplone, ponieważ kiedy zaczynałem swoją przygodę z kurkami i kiedy zacząłem budować pierwszy kurnik, potem drugi kurnik, potem trzeci kurnik, to jakoś tak wyszło, że zbudowałem te kurniki już z ociepleniem. Pierwsza warstwa, a więc ściana zewnętrzna moich kurników, zrobiona jest z desek i zobaczcie, że z biegiem czasu te deski po prostu przeschły i pomiędzy nimi pojawiły się dosyć duże szpary. Za deskami jest warstwa styropianu, a od wewnątrz ściana zrobiona jest z płyty OSB i ta płyta OSB pomalowana jest farbą jakąś tam kredową, emulsją, gipsem. Już przez ładnych parę lat, jak się to maluje, no to powstaje taka gruba warstwa. Więc zasadniczo tak, moje kurniki są ocieplone. Natomiast gdybym dzisiaj miał budować kurnik, to kurnika bym nie ocieplał. Dlaczego? Dlaczego ja w ogóle poruszam ten temat? Poruszam go między innymi dlatego, że od tamtej pory, kiedy ja budowałem swoje kurniki, to po pierwsze materiały, nazwijmy to konstrukcyjne, materiały budowlane sporo zdrożały i być może wówczas zbudowanie takiego kurnika z ociepleniem kosztowało tyle, ile dziś kosztowałoby zbudowanie kurnika bez ocieplenia. Ale abstrahując zupełnie od kosztów, ja wybudowałem te kurniki, no cóż, tak jak to sobie wymyśliłem, zrobiłem to tak jak umiałem, ale jak wspomniałem, dzisiaj nie robiłbym kurników ocieplanych. Dlaczego? Otóż dlatego, że kury są zwierzętami, które bardzo dobrze znoszą niskie temperatury. Kura potrafi przeżyć nawet w temperaturze minus 30 stopni. Co prawda, kiedy temperatura spada poniżej tam bodajże 5 stopni Celsjusza, no to kury albo w ogóle przestają się nieść. Jak są mrozy, no to zupełnie przestają się nieść albo prawie wcale się nie niosą, ponieważ siły witalne ich organizmów skierowane są na podtrzymanie funkcji życiowych, na podtrzymanie temperatury, etc. Natomiast kura nie jest nago. Ona nie chodzi naga po wybiegu. Jest upierzona, a każde pióro jest doskonałą izolacją. Jeśli weźmiemy pióro, niezależnie od tego, czy jest to puch, tak jak tutaj, no bo puch to już całkiem jest dobry materiał ocieplający, ale nawet takie zwykłe pióro to nie tylko stosina pióra, a więc ta część środkowa jest wypełniona powietrzem, ale każdy z tych włosków, które mam nadzieję, że teraz widzicie, jeśli by wziąć i popatrzeć na to pióro pod mikroskopem, to każdy z tych włosków okaże się rurką wypełnioną powietrzem. A więc doskonały materiał izolacyjny. A każda kura przecież takich piór ma setki, o ile nie tysiące. Więc jest bardzo dobrze chroniona przed zimnem.
Dlatego dziś, gdybym miał budować kurnik, postarałbym się przede wszystkim o to, aby kurnik był szczelny, to znaczy, aby nie hulał w nim wiatr. Bo gdybym zrobił kurnik z desek, tak jak, zobaczcie, i gdyby pomiędzy deskami były takie szpary, jak tutaj, i nic poza tym, gdzie wiatr by sobie mógł wiać do środka, wiatr by sobie hulał, jak to się mówi, słońce by świeciło do środka i tak dalej, to w takim kurniku kurom mogłoby być zimno. Natomiast jeśli kurnik jest szczelny, jeśli ma, wiadomo, że musi mieć okienko wentylacyjne. Ja na zimę tutaj też zamknę kurniki innymi drzwiami. Tutaj nie będzie tych drzwi z siatki, ale takie pełne drzwi, dzięki którym wiatr nie będzie przedostawał się do środka. I w takim szczelnym kurniku kury same potrafią sobie zagrzać. Tam temperatura, słuchajcie, nie spadnie do nie wiadomo jak niskiego poziomu. No wiadomo, w przypadku mojego kurnika, który jest ocieplony, to ta temperatura mocniej się utrzymuje, lepiej się utrzymuje. Natomiast kury doskonale dadzą sobie radę w nieocieplonym kurniku, byleby ten kurniczek był szczelny. To, czego kury nie lubią i to, czego kury nie tolerują, to przeciągi, wiatry. Najgorszy jest wiatr, kiedy na dworze panuje mróz. Bo kiedy może być nawet 20 stopni poniżej zera. Ale jeśli nie wieje wiatr, to kury śmiało mogą wychodzić sobie z kurnika nawet na śnieg. Nawet na śnieg. Byleby tylko nie wiał wiatr. I powiem wam, że lepsza dla kur jest temperatura minus 20 stopni bez wiatru niż minus 5 stopni z wiatrem. Gdzie teoretycznie no niby jest cieplej, no bo 5 stopni poniżej zera, a 20 stopni poniżej zera to jest 15 stopni różnicy. Ktoś mógłby powiedzieć, no przy minus 20 będzie zimno. Otóż nie. Jak wspomniałem wcześniej, kury mają bardzo dobrą izolację i jeśli nie wieje wiatr, to lepiej wypuścić kury na minus 20 niż na minus 5, kiedy jest wiatr. Ci z was, którzy śledzą ten kanał od samego początku, zapewne pamiętają mojego koguta Jacka, który pewnego wieczoru, kiedy było chłodno, bo było chyba minus 8 i mocno wiało, a on wyszedł z kurnika i nie chciał do tego kurnika wrócić. Kiedy go złapałem, bo w końcu udało mi się go złapać, to jego grzebień był całkowicie zamrożony. Był twardy, sztywny jak kartonik. A na drugi dzień, kiedy ten grzebień mu odmarzł, no to wiadomo, były odmrożenia. Kogucik się trochę nacierpiał. Oczywiście to mu się po jakimś czasie zagoi, ale po co? Po co mają cierpieć? O, a co tutaj się dzieje? Tak was pochwaliłem, że wy się nie bijecie, a wy się pobiliście. Chyba jeszcze jest was tutaj za dużo. Ale nic. Wracając do tematu, tak jak powiedziałem, ja osobiście nie wypuszczam moich kur z kurników zimą, kiedy wieje mocny wiatr, ponieważ wówczas są narażone na odmrożenia i zasadniczo kury nie lubią wiatrów, nie lubią przeciągów. O! Szukałem dzisiaj jajek wszędzie, nigdzie nie znalazłem, a tutaj proszę, taka niespodzianka, 5 jajek. Zamykam ten kurnik, żeby na noc mi do niego nie powchodziły. Jeszcze rzucę okiem tutaj. Na czym to ja skończyłem? Na czym to stanęliśmy?
A na wypuszczaniu kur z kurnika, jak jest mróz i wiatr, więc ja tego nie robię. Kiedy mocno wieje, zostawiam kury w kurnikach. Oczywiście z bólem serca, bo każdy hodowca lubi zapewniać swoim kurom jak najlepsze warunki bytowania, a że kury lubią sobie wyjść, lubią sobie pogrzebać, no to kiedy nie można ich wypuścić, to tych kurek jest oczywiście szkoda, ale mniejsza szkoda im się dzieje, kiedy siedzą w kurniku w taką pogodę mroźną i wietrzną, niż jakby miały wyjść, odmrozić się, przeziębić i zachorować. Więc odpowiadając na pytanie, czy moje kurniki są ocieplone? Tak, ale czy trzeba ocieplać kurnik? Nie, nie trzeba ocieplać kurnika. Jeśli chcesz wybudować sobie kurnik i nie chcesz go ocieplać, to nie musisz tego robić. Kury doskonale sobie w takim kurniku poradzą, pod warunkiem, że ten kurnik będzie szczelny. No mam nadzieję, że wyjaśniłem tą sprawę w końcu, do końca, bo wiele osób pytało mnie o to. Mam nadzieję, że teraz już będzie to wyjaśnione, że ten temat będzie, jak to się mówi, jasny, ale zdaję sobie również sprawę z tego, że za jakiś czas nowi widzowie kanału, którzy nie widzieli tego odcinka, będą się pojawiały znowu takie pytania. Więc niewykluczone, że w przyszłym roku pozwolę sobie znowu poruszyć ten temat. Teraz, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, zabieram was do pana mecenasa, do loży VIP-ów i promotorów, czyli takiego miejsca, w którym staram się uhonorować osoby wspierające kurnik Kazika w taki czy inny sposób, wysyłając jakąś drobną kwotę lub w inny sposób pomagając żyjącym tutaj kurkom. Jak widzicie, tych osób jest tutaj sporo, bo przez ten czas wiele osób w ten czy w inny sposób pomogło. Pan mecenas jako takie godło tutaj nad wszystkim czuwa. Pytacie mnie również dość często, jak można się znaleźć tutaj, jak wasze imię, pseudonim, ksywka, jak zwał tak zwał, może się tutaj znaleźć. Wystarczy czytać opisy pod filmem. Ja pod każdym filmem staram się umieścić opis i w opisie pod filmem taka informacja się znajduje. Natomiast sponsorami dzisiejszego odcinka są Rosocha, który wspiera kurnik Kazika już nie po raz pierwszy, ani nie po raz drugi. Jeśli mnie pamięć nie myli, to nasz Rosocha wspiera kurnik Kazika już drugi raz w ostatnim czasie, bodajże w ciągu miesiąca. Ale mamy też nowych wspierających. Są nimi Łukasz i Krzysio z Marek, a także Nikuś i Jagodzia. Więc tabliczki z waszymi imionami trafiają na swoje miejsce. Rosocha, serdecznie ci dziękuję za wsparcie, za obecność, za oglądanie kanału. W imieniu własnym, w imieniu kurek i pana mecenasa, ale dziękuję również Łukaszowi i Krzysiowi, którzy oglądają kurnik Kazika. Z tego co wiem, to Krzysio bardzo lubi i ogląda wszystkie odcinki. Łukasz i Krzysio, serdecznie wam dziękuję. Wasze miejsce w loży VIP-ów i promotorów jest tutaj. Natomiast Nikuś i Jagodzia, zastanawiam się, po której stronie was umieścić. I myślę, że jeśli Łukasz i Krzysio trafili na prawą, to wasze miejsce będzie tutaj, po lewej stronie. Mam nadzieję, że może być. O! Troszkę mi się te drzwiczki buntują, ale to nic.
Krzysio i Łukasz, Jagodzia i Nikuś, Rosocha, serdecznie wam dziękuję za wasze wsparcie. Dziękuję wam również za oglądanie. Jest to dla mnie niezmiernie cenne, że oglądacie moje odcinki. Piszcie komentarze chociażby dla tak zwanego algorytmu, żeby te filmy trafiały do jeszcze szerszej, do szerszego grona odbiorców. A wiadomo, że im więcej lajków, im więcej komentarzy, tym te filmy trafiają do szerszego grona osób. Raz jeszcze, Nikuś, Jagodzia, Łukaszu, Krzysiu, Rosocha, serdecznie wam dziękuję. Dziękuję wszystkim VIP-om i promotorom. A dla was wszystkich, jak zwykle, już tradycyjnie, wielkie, ale to wielkie, brawa. A w tym odcinku to już wszystko, co? Częstujesz się liśćmi? To już wszystko. W niedługim czasie będę musiał zrobić porządek tam, w okolicach loży VIP-ów i promotorów, tam gdzie trzymam jedzenie dla kurek, bo zauważyłem, że najprawdopodobniej zalęgły mi się tam myszy. Raz jeszcze dziękuję wam za oglądanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii, gdzie tam już wiosna pełną gębą. Pingwiny na Antarktydzie, wszystkich widzów, ciepłych i zimnych. U nas już, jak widzicie, jesień zaczyna wysyłać do nas listy w postaci liści, które spadają z drzew. Mówił do was Kazik, idę teraz dawać w gazik. Wam życzę udanego weekendu i co? Widzimy się w kolejnym odcinku.